Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony, np. satanizm, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, mówi Jezus. Dialogi eucharystyczne. Jezus mówi: nie będziesz ubóstwiała ani siebie, ani swojej rodziny, ani swego narodu, ani swego kraju. Nie będziesz ubóstwiała świata, ani żadnego stworzenia na tym świecie, ani niczego, co ci świat ofiarowuje. Nie będziesz ubóstwiała bogactw, ani przyjemności, ani władzy, ani honorów i pochwał. Nie będziesz ubóstwiała sławy, ani miłości ludzkiej. Nie będziesz ubóstwiała luksusu, mody, spektakli, ni sportu. Nie będziesz ubóstwiała przyrody, kultury, ni sztuki. Nie będziesz ubóstwiała nauki, rozwijającej się techniki, ani ekonomii, ani polityki, ani postępu, ani ludzkości. Wszystko to są idole podsuwane przez Lucyfera, namiastki boskości, które przez parodię adoracji tracą nawet tę odrobinę wartości, którą miały, ponieważ usidlają duszę i stają się narzędziami potępienia wiecznego dla ludzkości. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym.